Dzień dobry, panie profesorze. Panie profesorze, czy potrzebujemy metafor, żeby żyć? Nie tylko potrzebujemy, ale metafory są absolutnie niezbędne w naszym życiu, co udowodnili amerykańscy językoznawcy i filozofowie, między innymi Lakoff i Johnson. Przyjmuje się, że w języku potocznym, takim codziennym, kolokwialnym, tych metafor jest 80% prawie. Oczywiście trudno wyliczyć to dokładnie, ale tak jest. W przeszłości metafora była uznawana za taki ozdobnik literacki, natomiast teraz okazuje się, że po tych badaniach wszystkich, że metafora jest po prostu jednym z mechanizmów językowych, poprzez który odnosimy się do rzeczy abstrakcyjnych. Abstrakcyjnych rzeczy nie można inaczej wyrazić, po prostu nie można inaczej wyrazić niż poprzez metafory. Chociażby takie metafory jak myśl to przedmiot, kiedy mówimy, że myśli możemy zebrać, tak jakby były porozrzucane, że myśli mamy, czyli mamy tak jak przedmioty, że myśl się rodzi, jakieś myśli chodzą nam po głowie, przecież dosłowne tłumaczenie tego, czy dosłowna interpretacja tego jest absurdalna, więc są to wszystko metaforyczne wyrażenia i problem polega tylko na tym, że my tych metafor nie zauważamy w życiu, mówiąc codziennym językiem, a one są zupełnie nieuświadomione, automatyczne, bo ten świat abstrakcyjny cały postrzegamy poprzez pryzmat świata materialnego. Bardzo dziękuję, panie profesorze, i dziękuję, że zechciał pan nam poświęcić 2 dni na konferencję. Bardzo mi miło, bo konferencja jest świetnie zorganizowana, bardzo przyjemnie, poza tym lubię bardzo Wrocław i z przyjemnością tutaj przyjechałem. Dziękuję za zaproszenie. Panie profesorze, cała przyjemność jest po naszej stronie. Dziękuję uprzejmie.